Kolejna partia drewna zaraz będzie przywieziona. No przed chwilą byłem też na, no można powiedzieć, badaniu technicznym tego samochodu. W sumie przedsprzedażowym jakby, ale o tym zaraz się rozwinę, jak już dojadę do lasu. Wierzcie mi, taki cup holder chcecie mieć u siebie. Można go regulować. Jest odpowiednio, tutaj ma taką miękką część, dobrze przylegającą. I jest w dobrym miejscu i w niczym nie przeszkadza. No i jest pancerny, się w ogóle nic nie chce tutaj telepać. No, to tak. Dobrze, proszę Państwa. Tak jak wspomniałem, samochód był na, no, na czymś w rodzaju badania technicznego na szarpakach. Jedyna rzecz luźna, to co mnie niepokoiło, to przede wszystkim przypominam, że ten luz w układzie kierowniczym, no to tam diagnosta powiedział, że nie ma o czym w ogóle gadać i można powiedzieć, że nic się tam nie dzieje. Natomiast samochód stał przodem. Tutaj jeden wahacz, jeden stworzeń tak naprawdę. O, ten tutaj, ten na dole. To ten wahacz jest wybity, jest do wywalenia. Taki wahacz widziałem, 280 chyba 5 zł w Intercarsie kosztuje. Ewentualnie cały komplet wahaczy nawet gdzieś widziałem za kwotę poniżej 900 zł, więc to na szczęście są te mniejsze koszty. Coś tu nam leci, ale mam nadzieję, że przeżyjecie ten hałas. Leci. Dobra, zaraz przeleci. Oprócz tego, proszę Państwa, z dołu było widać, w sumie żałuję, że nie nagrałem czegoś od dołu. No nie pomyślałem. No ale tam już kolejka stała za mną. Od dołu, proszę Państwa, widać, że turbo jest delikatnie spocone. Żadnych tutaj niepokojących objawów nie daje, nic nie dymi, nie straciło mocy. Samochód jeździ normalnie, tylko jeszcze niewykluczone, że po zdjęciu tego dekla, który tutaj jest pod maską, jego trzeba odkręcić. Być może będzie widać, czy nie ma wycieku spod pokrywy tej górnej, spod pokrywy zaworów. Co jeszcze? Były krople oleju przy uszczelce miski skrzyni. Tam też, no, tym w zasadzie nie trzeba się martwić, bo jak wiecie, auto ma skrzynię po grubym remoncie i to za 8 tysiaków. Ta skrzynia jest na gwarancji, ale żeby tą gwarancję podtrzymać, trzeba podjechać do Samco na przegląd i na wymianę oleju. Ten przegląd będzie darmowy, natomiast tylko płatność będzie, tak jak mówiłem, już za sam olej, więc tutaj ta usterka, myślę, że jest do wyeliminowania. No nie trzeba się tym jakoś przejmować. Oprócz tego tak naprawdę nic tutaj nie stwierdzono. No można ewentualnie ręczny podciągnąć, żeby łapał szybciej. No i teraz pytanie, co tu dalej robić? I czy pan kupujący nadal jest zainteresowany? No fajny jest ten wóz, no. Nie powiem. Czekajcie, tu mu zrobię taką fotę może. Cyk. Dzisiaj znowu sprawdza się jako drewnowóz, ale nie zaszkodzimy mu tutaj w żaden sposób. No co, no jeździ się nim zarąbiście, no. Dobra, piję herbatę i ładuję go.
zmiana działki. I teraz jeszcze jedna wada samochodu. Kluczyki wprawdzie są dwa i to są oryginalne kluczyki, ale oba zostały wyprane i przez jakiś czas działały, a teraz żaden z nich już nie działa i trzeba zamykać auto z kluczyka. Centralny oczywiście działa, ale potem przy otworzeniu trzeba też to zrobić z kluczyka, no i wtedy włącza się alarm, trzeba włożyć kluczyk do stacyjki i dopiero wtedy ten alarm się dezaktywuje. No dobra, to ogień. Wiem, przyszedł, wiem, jest Władek. Siema, gościu. Jak tam? Wszystko spoko? Cicho, ja już wiem, że przyjechali. Spokojnie, wiesz, on mi musi powiedzieć za każdym razem. Jeszcze trochę drewna przywiozłem, rozpakowuję właśnie. Głodny jesteś czy nie? Nie. Nie jest ci zimno? No i właśnie takie to jest, bodźcowanie organizmu. Dobra, Wadziuś, ja się tu rozłączę. Wniosę to drewno, dobra? Ok, zamieciemy tutaj, pomożesz mi ze wszystkim? No to super, później mamy stary do zmienienia, do zmiany żarówki w łazience na górze. Te, które wczoraj sobie sam zresztą kupiłeś w mrówce, gościu. No. Kapujemy? Tak. Dobra, cyk. Dynka? O, i wreszcie masz włosy dobrze, cyk, o. Proszę bardzo. To jest fryzurka, nie tam jakiś taki ten przyklepany do przodu, nie? Już się nagrywa? Dobra. To wjeżdżam Ranger. Idę się umyć. I działamy dalej, nie? No. I miodzio, nie? Tak. Dobra, chodź jeszcze pod wiatę na chwilę. Dobra. Siema, ugryź. A dziewczyny dzisiaj mają chyba jakieś... Klara ma frajdę. I tyle chyba, tak? No chyba tak. Ale nie wiem. Wiesz? No ja też właśnie, nie wiem. No. No ja zobacz, bo tu wjeżdżałem sobie Rangerem wczoraj, przy dzisiaj też przecież rano, jak to drewno przywoziłem, żebym miał bliżej, nie? No, ty dobrze wypatrzyłeś, gościu. Nic się nie ukryje przed tobą, no nie? Dobra, jakieś zapasy są, niech podsycha.